pewno. Teraz ja zrobił się. Wiem, wiem, ale nie, nie będę się nikomu. Ta jest oddana przez trzech Polaków, a na to się przyczyni. My robimy trzecią za jednością. Znasz, że tak stanę po środku, takie centrum spróbuję. Tak się robimy, bliżej głowy. Krzykniemy jeszcze raz, kto nie skacze, jest za!
rodzinę, że mamy sąsiadów, że jesteśmy z jednego miasta i że jesteśmy z jednego kraju. I dzisiaj właśnie jako łodzianie, jako Polacy, jako my, że i niektórzy z was patrioci, bo ja taką osobą jestem, skupiliśmy się tutaj po to, aby walczyć i o wolność słowa w internecie, i o wolność słowa dla łodzian, i dla Polaków, i dla twojej sąsiadki, i mojej sąsiadki. Także krzyknijmy jeszcze raz, precz z rządową okupacją! Przed finałowymi okrzykami kolega z blogerów
o pseudonimie Napster z blogerów zabierze głos. Cześć, jestem Napster. Prowadzimy blogi, prowadzimy różne dziennikarskie dyskusje na temat ACTA od kiedy powstaje. I mówimy od początku nie. Organizujemy te akcje, organizujemy akcje w internecie, organizujemy akcje w mediach i mówimy kurwa nie dla ACTA. Więc nie dla ACTA! 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 Wielu z was prowadzi blogi, wielu z was wrzuca różne rzeczy na Facebooka, wielu z was rozmawia z innymi ludźmi i pisze tam o różnych dziwnych rzeczach. I nie chcemy, żeby to było zamknięte. Mamy wolność słowa. Mamy wolność słowa i piszemy to, co piszemy. Więc nie damy się poddać terroryzmowi z Sejmu. I w tym momencie cały czas mówimy jeszcze raz. Nie dla ACTA. 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 Dobra, to ja tu się wynalazłem. Zapraszamy kolegów ze służby porządkowej pod mikrofon. Zapraszamy też kolegę. Zapraszamy też ludzi, którzy byli z nami na zebraniu. Potrzebna jest chwilowa pomoc. Zjednoczeni Polacy odśpiewamy hymn Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam od zawsze mówiła, szanowni marsz, marsz Dąbrowski. Ziemi polskiej do Polski. Ostatni raz, ale naprawdę z całej siły.